Jak Pani ocenia dzisiejszy odcinek i decyzję, którą musiała Pani podjąć, no najcięższą? Ja powiedziałam, że to nie są łatwe wybory, dlatego że na tym etapie już nie wybieramy między gorszym a lepszym, tylko oni wszyscy naprawdę potrafią śpiewać i Asia pokazała w dogrywce, że ma kawał talentu, Soul City również, pomimo tego, że w koncercie ten pierwszy utwór no, nie za bardzo im wyszedł. Asia dwa razy była w dogrywce i tak wyczułam, że dawanie jej kolejnej szansy na przejście może by wcale nie znaczyło, że ona się tam znowu podniesie, znowu się może znajdzie w dogrywce, bo już coraz mniej mamy uczestników i publiczność widocznie jakoś jej nie kupiła. Ja powiedziałam Asi, że ona dalej musi robić swoje i na pewno będzie to robiła i na pewno o niej usłyszymy, ale może X-Factor akurat do tego momentu jej wystarczy, żeby była rozpoznawalna, żeby pisała swoją muzykę, ona nadal to przecież robi. Nie są to fajne wybory, bo człowiek wie, że przed chwilą na scenie była dziewczyna, która śpiewa tak, że szczęka opada. No. Ale pomyślałam sobie, że Soul City jest jeszcze bardziej kolorowy i może nam wnieść jeszcze bardziej do więcej urozmaicenia do dalszych odcinków, a to było tak naprawdę ich pierwsze potknięcie. Dlatego pomyślałam, że bardziej wypada dać szansę Soul City. No.